Cześć. Przenosimy się do roku 2004, w którym to Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Otylia Jędrzejczak zgarnia złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, a w Portugalii odbywają się piłkarskie Mistrzostwa Europy, które wygrywa... O tym za chwilę. Zacznijmy od styczniowego okienka. Największym transferem zimy jest Adriano, który po półtorarocznym pobycie w Parmie wraca do Interu. Poza tym José Antonio Reyes wzmacnia pędzący po Mistrzostwo Anglii Arsenal, Luis Saa trafia z Fulham do Manchester United, a nasz dobry znajomy, 25-letni Daniel Juboja, podpisuje kontrakt z Paris Saint-Germain. Wśród Polaków najciekawiej ustawia się Andrzej Niedzielan, opuszczając Groklin i ruszając na podbój Eredivisie w barwach NEC Nijmegen. Zimą 2003 roku z Legii Warszawa odchodzi też król strzelców ekstraklasy, Stanko Świtlica, przenosząc się do Hanoweru 96. W kwietniu 2004 roku Dzień Chwały świętują piłkarze reprezentacji San Marino, która po golu Endiego Selwy wygrywa w towarzyskim meczu z Liechtensteinem. Do dziś jest to jedyne zwycięstwo w ich historii. Sezon 2003-2004 należy do Arsenalu, który absolutnie dominuje w Premier League. The Invincibles, o którym zresztą mamy dedykowany materiał na naszym kanale, nie przegrywają ani jednego meczu przez cały sezon i naturalnie sięgają po Mistrzostwo Anglii. Najlepszym strzelcem Premier League zostaje nie kto inny jak Thierry Henry, zdobywca 30 bramek. W Serie A triumfuje AC Milan, którego skład do dziś robi wielkie wrażenie. Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Kaká i oczywiście Andriy Szewczenko, najlepszy strzelec sezonu 2003-2004. Tytuł najlepszej drużyny La Liga wędruje do Walencji i jest to ostatni mistrz Hiszpanii, aż do dziś spoza tercetu Real Barcelona Atletico. Galaktyczny Real z najskuteczniejszym snajperem Primera División, Brazylijczykiem Ronaldo, finiszuje dopiero na czwartej pozycji. W Bundeslidze w końcu ktoś jest lepszy od Bayernu. Tytuł nieoczekiwanie zgarnia Werder Brema, a największą gwiazdą w sezonie 2003-2004 jest pewien gabarytowy Brazylijczyk, Ailton, który zgarnia koronę króla strzelców. W Polsce kolejne trofeum ląduje na konto Wisły Kraków, prowadzonej przez najlepszego strzelca ekstraklasy, Macieja Żurawskiego. W finale Ligi Mistrzów spotykają się z kolei dwie ekipy prowadzone przez trenerów młodego pokolenia, AS Monaco Didiera Deschamps i FC Porto José Mourinho. Triumfuje oczywiście ten drugi, wygrywając pewnie 3-0 i zgarnia pierwsze w karierze trofeum Ligi Mistrzów. Z kolei Valencia do Mistrzostwa Hiszpanii dorzuca jeszcze Puchar UEFA. Po sezonie przychodzi czas na pamiętne Euro 2004, którego triumfatora pamięta chyba każdy. Hiszpania, Włochy i Niemcy odpadają już po fazie grupowej. Po trofeum sięga Grecja, której nikt nie wymieniał choćby w szerokim gronie faworytów, wygrywając 1-0 w finale z Portugalią po golu niezawodnego Angelosa Charisteasa. Zdjęcia zapłakanego Cristiano Ronaldo obiegają wówczas cały świat. Latem 2004 roku kolejne miliony do Chelsea dorzuca Roman Abramowicz, sprowadzając m.in. Didiera Drogbę z Olympique Marsylia, Ricardo Carvalho i Paulo Ferreira z FC Porto, Ariana Robbena czy Petra Czecha. Na Stamford Bridge melduje się też José Mourinho, który na początku lipca wypowiada legendarne: "Please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one." Manchester United odpowiada transferem 18-letniego Wayne'a Rooney'a z Evertonu. Na transfery tamtego lata wybiera się też FC Barcelona, pozyskując Samuela Eto'o, Deco czy doświadczonego Henrika Larsona. Kontrakt z Realem Madryt podpisuje ostatni z Galacticos, Michael Owen. 22-letni Zlatan Ibrahimović trafia z Ajaxu do Juventusu. W Liverpoolu melduje się 22-letni Xabi Alonso, a do Arsenalu trafia Robin van Persie. Co słychać na naszym podwórku? Do Legii trafia 17-letni obrońca Widzewa Łódź, Jakub Rzeźniczak. Do Herty Berlin odchodzi z kolei obiecujący napastnik Warka Zabrze, Łukasz Piszczek, po czym błyskawicznie ląduje na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. Wisła Kraków bezpowrotnie traci z kolei najlepszego piłkarza ekstraklasy, Kalu Ucze, który wiąże się z francuskim Girondin Bordeaux. W 2004 roku debiut w Barcelonie notuje pewien wątły nastoletni Argentyńczyk, Lionel Messi, a jej kapitanem po zakończeniu kariery przez Luis Enrique mianowany zostaje Carles Puyol. Rok 2004 to też czas pożegnań. Ostatni mecz w reprezentacji Włoch rozgrywają legendarny Roberto Baggio czy Francesco Toldo.
tym samym roku w barwach Azzurri debiutują z kolei Giorgio Chiellini i Daniele De Rossi. Ze swoimi reprezentacjami żegnają się też Paul Scholes, Marcel Desailly czy Rui Costa. Ostatnie mecze z orzełkiem na piersi rozgrywają z kolei Paweł Kryszałowicz i Emmanuel Olisadebe. W 2004 roku otwiera się nowe pokolenie niemieckich piłkarzy. W reprezentacji naszych sąsiadów debiutują Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Filip Lahm czy Per Mertesacker. W naszej bramce pierwsze spotkanie rozgrywa z kolei Artur Boruc. W 2004 roku po złotą piłkę sięga Andrii Szewczenko, zostawiając za plecami dwóch piłkarzy Barcelony, Deco i Ronaldinho. Najlepszym polskim piłkarzem drugi rok z rzędu zostaje wybrany Jacek Krzynówek, a odkryciem roku Artur Boruc. Dzięki za uwagę. Podobało się? Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Jeśli chcesz spróbować sił w obstawianiu meczów, zajrzyj do naszego sponsora, legalnego bookmachera NobleBet. Link zostawiamy w pierwszym komentarzu. Dzięki za uwagę i do następnego razu już niebawem.